Witam, Przemek Skarpę Kraft, a konkretnie dla piwniczki Piwo Żłopa oczywiście nagranie. Dzisiaj sztos. Moda na sztosy, na stała, ludzie się zabijają, obrażają na internetach, tak, czy drogo, czy tanio, czy za dużo, czy za mało, czy powinna być mała butelka, czy ma być reglamentacja, czy może lepiej wszystko w beczki, a może tylko podzielić między swoich. No, podzieliło to scenę kraftową w niektórych przypadkach na pewno. Dla mnie jakoś tych wojen nie odczułem, nie mam to czasu po prostu. Do lokalu sztosy polskie przybyły w ilości rachitycznej. Kilka dosłownie samców alfa rozeszło się błyskawicznie. Jednego z klientami wypiłem na 4 czy na 5, żeby spróbować. Nawet nic mądrego na ten temat nie powiem, bo no, dobry stał leżakowany i tyle. Imperium Prunum to już w ogóle na początku była oto awantura. Sprzedaliśmy dosyć szybko. Została jedna sztuka, którą przeznaczyłem na konkurs. Będzie losowanie po prostu. Ktoś go będzie mógł kupić za symboliczną złotówkę. Inne w ogóle nie dojechały. Buba Extreme w ogóle nie starałem się nawet zdobyć. Jeśli chodzi o te ostatnie, to też jeszcze, nie wiem, czy w ogóle są w sprzedaży jeszcze, czy będzie bardzo ciężko pewnie też dostać. Mówię o tych wymrażanych piwach ze spółdzielczego. Dlatego chciałem się uczcić coś, już nieważne w sumie, może kiedyś o tym powiem, jaka okoliczność nastąpiła, ale chciałem uczcić sztosem zagranicznym. I to wcale nie drogim, nie aż tak drogim w stosunku do jakości. Piwo piłem na panelu również w ilości symbolicznej, degustacyjnej. Evil Twin, czyli gorszy bliźniak z Brooklynu, ale konkretnie tutaj uważone piwo w Michigan, w browarze Dark Horse. Maple Jesus, czyli imperialny stout leżakowany z syropem klonowym w berce po bourbonie. Proszę bardzo. Cena sklepowa powinna się wahać w okolicach 45 zł. Myślę, na stronie Michelera na przykład macie 90 koron duńskich, no to by się nawet tak mniej więcej zgadzało. No w lokalu było trochę droższe, to jest normalne. Przede wszystkim piwo bardzo złożone, bardzo ciekawe, uważane w ogóle przez uczestników panelu za wyśmienite. Również bardzo wysoko ocenione na Ratebeerze. No obok Evermore Jesus zdecydowanie chyba jedno z lepszych z Evil Twina, już tam ich kilkanaście piłem, no i rzeczywiście nie ma się tutaj do czego chyba doczepić. Ale potwierdźmy to, no bo próbka próbce nierówna, wszystko zależy, kiedy te sztosy pijemy, po czym, co jedliśmy, co piliśmy, a na panelu to już w ogóle kolejność, to wszystko wpływa. Chciałbym w ogóle kiedyś spróbować, może się tym zajmę, żeby właśnie popróbować jakiegoś naprawdę dobrego, dobrze ocenianego sztosa w różnych okolicznościach, bo to jest bardzo ciekawe, ludzie w ogóle o tym nie mówią. A przecież jeżeli piliśmy Imperium Prunum jako siódme piwo tego wieczoru, no to jest mała szansa, że je ocenimy pozytywnie. To taki przykład oczywiście. Znakomity zapach, jak otworzyłem, jeszcze mówiłem, już czułem słodycz. No piwo klejące. Z daleka czuć, że jest klejące. Wanilia. Beczka na pewno, alkohol niewyczuwalny, czekolada. I teraz alkohol się pojawił, jak zamiardałem. Ale fajne czucie, jest zadzior. Takiego jakby troszkę lakieru, co może się właśnie z bourbonem kojarzyć, lakieru do drzewa. On się miesza z tą wanilią, miesza się z być może słodyczą od syropu klonowego, chociaż ten syrop tylko pachniał, z tego co pamiętam. Ja go próbowałem w Kanadzie osobiście i w ogóle mi nie podszedł, tak jak wszędzie w filmach wcinają tam naleśniki z syropem klonowym, to mnie to w ogóle nie przekonało. Zresztą wiele rzeczy z Ameryki. Maple Leaf to piwo z browaru Anchor, San Francisco. To piwo z syropem klonowym było znakomite. Z Polski próbowałem na pewno Blend Canada. Z Foreign Extra Stouts od Birbanta. Nie wiem, tutaj jakoś nic z takiego nadzwyczajnego do głowy mi nie przychodzi, żeby o tym piwie coś powiedzieć. Takie po prostu dobry stout. Piwo ogólnie w temperaturze, no myślę, takiej godnej 12-15 stopni. Znakomicie czuć beczkę, znakomicie czuć wanilię.
Jest taki alkoholowy, lakierowy trochę aromat. Wygląda w cudzysłowie to znakomicie. Dobra, próbujemy. A to z okazji, o której na razie nie powiem. Wszystkiego dobrego samemu sobie i sztosów jak najwięcej w życiu. Wasze zdrowie. Myślę, że pierwsze wrażenie podobne jak na panelu. Słodziutka kulka, gęsta kulka targnęła po prostu w jamę ustną, potem w gardło. Zostawiła delikatny element, taki jakby zadzior, który mi się kojarzy właśnie z miodem albo może właśnie z tym syropem klonowym. I to znakomicie gładzi to piwo. W ogóle nie czuć tej ostrości, którą trochę w aromacie jednak wyczuwałem. No ona jest, ona nie znika. Tutaj sobie to piwo troszkę już merdam, a cały czas jest dosyć to mocne. I jeszcze o barwie nie wspomniałem. Barwa oczywiście kruczoczarna i piana brązowa. Wygląda to ogólnie bardzo apetycznie. Za dobre, by się nad nim dłużej zastanawiać, bo się chce pić dalej, czyli bardzo niebezpieczne. Nie wspomniałem w ogóle o parametrach, to jest 12%. Nie podane jest plato, jak często to bywa w amerykańskich produkcjach. Jeśli chodzi o jakieś inne informacje, w Michigan, w miejscowości Marshall, znajduje się Dark Horse. Z Dark Horse piłem jakiegoś cream stouta na pewno. Pamiętam, że całkiem dobrego. No i cóż, no i tyle. Tutaj za dużo informacji w ogóle nie znajdziemy. Nie to, co u nas są historie, są dokładne składy. No ale może czasami też dobrze zastąpić po prostu treścią w butelce niż na etykiecie. No, mimo, że jest taki ten delikatny, ostrawy aromat, to chce się to wąchać. Jest to po prostu no, uzależniające w jakiś sposób. Przyciąga uwagę nozdrzy. Czy... Nie żebym miał jakieś ciągoty do lakierów czy też farb, ale jest to bardzo przyjemne. To piwo. No, cały czas kleiste, gęste i ta kulka, tak jak powiedziałem, sobie spływa i jest taki zadzior na języku, który sugeruje mi, że może to być ten syrop klonowy. Na pewno słodkie. Paloności praktycznie brak. Z risa tu zostało na pewno no, taka struktura. No, jest to jednak gęste, jest to czekoladowe, ale jednak idzie w kierunku słodyczy, w kierunku takiego właśnie syropu kleistego, ciągnącego, no i najważniejsze, pysznego. Także, jeżeli chcecie spróbować, a macie ochotę na sztosa, 0,3 w tej cenie, myślę, że adekwatna cena do jakości. O, teraz jak więcej nadałem troszkę tutaj powyżej to rozszerzenie, to tego aromatu ostrego jest jakby mniej. A to też może być efekt właśnie szkła. A więcej czuć czekolady, czyli słodkiej czekolady. Na pewno znakomite. A ktoś idzie, więc będę kończył. Na razie.